I zaczynamy od piąteczki. Od razu mocnym prawym próbuje Słodkiewicz. Mam wrażenie, że ten... pod siatkę teraz Karwat. Będzie szukał pewnie tych zapasów, o których wspominał też Mateusz. Radek kilka razy próbował już tym mocnym prawym, natomiast mam wrażenie, że po tym low kicku troszeczkę się od razu wycofał. Więc Konrad Karwat musi kopać naprawdę mocno drugie kopnięcie. To, co jest na pewno bardzo ważne przy okazji tego pojedynku. Musi Karwat uważać na swoją prawą nogę. Zdradził mi, że potężnie obił piszczel i z tego powodu będzie starał się unikać właśnie obrażeń tej swojej prawej nogi. I mamy clinch pod siatką. Czy te zapasy zadziałają? Tak! I od razu w pozycji bocznej, chociaż teraz nie. Mamy półgardę. W pozycji bocznej byłoby mu dużo lepiej. Niestety dla niego nie udało się. Pytanie, czy Radek Słodkiewicz da radę uciec? Mamy boczną. Są podpowiedzi z narożnika od Marcina Bandla z Zenita Łódź i na razie świetnie Proszę! Robi to Karwat. Wykluczona ręka, ma krucyfiks, to może być Niesamowicie koniec. Niesamowicie szybko doszedł do krucyfiksu, bardzo ciężko się bronić w tej pozycji, jak Państwo widzą, głowa jest narażona na ciosy. Wykluczona druga ręka, prawa, pracuje Karwata i jeśli nie przerwie, tak jest! Koniec! Konrad Karwat kolejny raz triumfuje. A Radek niestety trzeci raz wyszedł do klatki i trzeci raz przegrał. Niesamowita akcja, błyskawiczna kontrola, krucyfiks, mnóstwo ciosów i sędzia musiał to przerwać, ponieważ Radek dostałby te ciosy na twarz i absolutnie nie miałby się jak bronić. Pogromca gigantów wcześniej pokonał wielkiego Tarzana, teraz giganta, w jakim w jego oczach był Radek Słodkiewicz przed tym pojedynkiem, jeśli chodzi o całą tę historię. I widzimy smoczek oraz pozdrowienia dla żony. I dla Zosi na pewno też. Na pewno tak. A widzieliśmy też, jak szedł do swojego narożnika. Teraz Radek Słodkiewicz trzymał się za chyba lewą rękę, za lewy łokieć, więc możliwe gdzieś tam też podczas wykluczania tej ręki. O właśnie, doszło do jakiegoś uszkodzenia. Zobaczmy na powtórkach. Piękny rzut w wykonaniu Karwata. Naprawdę widać, że jest bardzo silny. Szybciutko to zrobił, bez większych problemów. Potem wykluczona ręka, krótkie, mocne ciosy. Druga też zablokowana i sędzia Piotr Jarosz miał wszystkie powody do tego, aby przerwać starcie. Tak, jeżeli ktoś myśli, że to było zbyt szybko, to pamiętajmy, Konrad waży 105 kg i te ciosy naprawdę ważą, a jak widać, kompletnie Słodkiewicz nie miał jak się przed tym bronić. Tutaj można byłoby tylko jeszcze bardziej uszkodzić Słodkiewicza, a i tak raczej z tej pozycji nie udałoby mu się uciec. Błyskawiczne rozpoczęcie gali Kylie 4, tak jak...